Witam wszystkich na mojej prezentacji Osiołkowy w żłoby dano, czyli o projektowaniu wyborów fabularnych. I zacznę od takiego mojego wstępu o tym, kim jestem ja. Nazywam się Barbara Kciuk. Obecnie pracuję jako narrative designer w Bluebird Teamie i moje najnowsze projekty to jest m.in. Blair Witch i The Medium, które wychodzi w przyszłym tygodniu, w związku z czym polecam wszystkim. Wcześniej pracowałam także jako community manager oraz producent, a z wykształcenia jestem web designerem. Studiowałam też filmoznawstwo, creative writing i game design. I dlaczego wspominam o tych wszystkich doświadczeniach? Ponieważ one nauczyły mnie, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje właśnie na przykład ze stronami internetowymi, w jaki sposób wchodzą w interakcje, w jaki sposób odbierają filmy, w jaki sposób odbierają książki, w jaki sposób odbierają gry. I każde to medium ma swoje jakby wyróżniki. I jakby mając te doświadczenia, uważam, że jestem w stanie lepiej dostosować właśnie to, co ja tworzę, do tego, co moi odbiorcy będą postrzegać. I jakby dzisiaj chciałabym się z wami podzielić trochę tą wiedzą, którą zdobyłam poprzez te moje doświadczenia. Więc zaczniemy od pytania rozgrywkowego. Czy istnieją gry, w których w ogóle nie ma żadnych wyborów? Absolutnie żadnych. Tu na pewno byłoby fajnie, gdybyśmy teraz wszyscy siedzieli w jednej sali i mogłabym zobaczyć, co obecnie mówicie, ale jakby pozwolę sobie przejść dalej. Otóż, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób poparty głosem specjalisty, przedstawiam wam cytat Sida Meiera, który jest twórcą takich serii gier jak Civilization, który powiedział, że gry to są serie interesujących decyzji. I można powiedzieć, że wybór to jest wręcz taka definiująca cecha gier, że gry polegają na tym, że ten gracz dostaje jakąś porcję tej kontroli nad tym dziełem, które poznaje. On musi wejść w jakąś interakcję, a przez to musi podejmować wybory. I to mogą być wybory bardzo proste, to mogą być wybory, które jakby w ogóle nie przypominają tego, co jakby zazwyczaj myślimy, kiedy mamy na myśli wybór. Czyli to może być choćby, czy pójdę w lewo, czy pójdę w prawo. To może być to mogą być wybory, które nie mają większego znaczenia. To mogą być wybory takie właśnie na przykład, jak tutaj podane, gdzie zatrudni się mój Sims? No jakby, no tytuł będzie inny, ale jakby ostateczny cel będzie dosyć podobny. On zawsze będzie zarabiał te pieniądze, tam się mogą różnić jakimiś groszami, no ale jakby zawsze będzie o ustalonej godzinie jeździł do pracy i zawsze będzie wracał z tej pracy z jakimiś tam zarobionymi pieniędzmi. W związku z czym te wybory mogą nie mieć dużego znaczenia, ale one jakby zawsze się odbywają. I to jest właśnie taki wybór, to jest właśnie ta cecha definiująca gry i dlatego jest to tak ważne, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak te wybory należy projektować, o tyle, że to jest coś, czego nie nauczymy się ani na kursach pisarskich, ani na kursach scenopisarskich. To jest coś, co jest typowe tylko dla gier, w związku z czym jako narrative designerzy, jako pisarze piszący scenariusze do gier, musimy się nad tym zastanowić jakby w naszym własnym zakresie. To nie jest coś, czego możemy się nauczyć na kursach, które przedstawiają nam inne media. I jakby przechodząc dalej, teraz jakby koncentrując się już na wyborach popularnych, mam parę takich uwag wstępnych, zanim przejdziemy dalej. To jest to, że nie każda gra ma wybory fabularne i nie każda gra ich potrzebuje. A wybory fabularne to są wybory, gdzie podjęcie takiej decyzji ma jakiś wpływ na to, co się wydarzy dalej w fabule. Zmieni to w jakiś sposób to, w jaki sposób potoczy się historia. I tak jak mówię, nie każda gra ma wybory i to na przykład Tetris, tutaj zaprezentowany na obrazku. Tetris w ogóle nie ma żadnych wyborów fabularnych, głównie dlatego, że nie ma fabuły. I to nie jest wada, to jest po prostu gra, która nie ma takich wyborów, to jest gra, która nie potrzebuje takich wyborów. Jest bardzo dużo gier, które mieszają wybory fabularne z innymi rodzajami wyborów. I to na przykład będzie większość RPGów, gdzie oprócz tego, że wybieramy, co chcemy powiedzieć, wybieramy też, jaki na przykład ekwipunek chcemy założyć i przez to jakby tworzymy naszą postać jako mocniejszego bohatera, tudzież słabszego bohatera. To też są, może to będzie bohater, który będzie
walczył na dystans, może to będzie bohater, który walczy w zwarciu, no jakby to wszystko są wybory. Ale są też gry, które składają się tylko z wyborów fabularnych i to są na przykład visual novele. Tam zazwyczaj, no, to jest gra, która jest oparta na tym, że posiada jakiegoś rodzaju fabułę i ta fabuła zmienia się w zależności od naszych wyborów i to jest właściwie cały gameplay, to jest wszystko, co tam jest. Druga sprawa jest taka, że wybory fabularne to jest więcej niż tylko wybory dialogowe. Wybory dialogowe to są jakby najprostsze do skonstruowania wybory fabularne. One najczęściej się, najprościej jest podać przykład wyboru właśnie dialogowego jako wyboru fabularnego, ale warto pamiętać, że istnieją także inne rodzaje podejmowania wyborów. To mogą być wybory właśnie, gdzie pójdzie gracz, tudzież to może być wybór, czy zabije jakąś postać, więc to mogą być wybory, które podejmujemy bardziej organicznie, bardziej wewnątrz gameplayu niż takim osobnym jakby space'ie, w którym podejmujemy wybory fabularne, no bo zazwyczaj wtedy jesteśmy jakby odcięci od tego gameplayu, typu właśnie nie możemy wyciągać broni, nie możemy często odejść, bo często jesteśmy zablokowani w tym jakby okienku dialogowym. W związku z czym jakby wybory dialogowe to jest część wyborów fabularnych, ale to nie są wszystkie wybory fabularne. Jakby warto pamiętać, że to może być również inaczej przedstawione. I to jest ostatnia moja zasada, to jest zasada, o której wspominał też Staszek, czyli właśnie naucz się zasad jak profesjonalista, by potem artystycznie je łamać. I to jakby cała moja prezentacja dzisiaj będzie sugerowała, jak w pewien sposób należy te wybory konstruować, ale to nie są absolutne zasady, których zawsze trzeba przestrzegać. To są pewne sugestie tego, w jaki sposób nasz odbiorca odbiera to, co my mu serwujemy i dlaczego pewne rzeczy, pewne sposoby konstruowania tych rzeczy wpływają na niego lepiej, gorzej, dlaczego ten nasz odbiorca jest skupiony na pewnym rodzaju wyborów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jakby nauczmy się tego, w jaki sposób nasi odbiorcy reagują, a nie tego, że zawsze trzeba robić to tak, tak i tak. Dobra, więc zaczniemy sobie od takiego prostego podziału na rodzaje wyborów. Są trzy rodzaje, a i każdy z tych rodzajów służy troszeczkę innemu celowi. Pierwszy wybór to są wybory decyzyjne i to są wybory, które zmieniają stan gry. To są wybory, które będą miały daleko idące konsekwencje, ale najczęściej stworzą nam jakieś rozgałęzienie w fabule. I tutaj dobrym przykładem jest quest z Mass Effecta pierwszego, gdzie możemy wybrać pomiędzy dwójką naszych załogantów, Ashley i Kaidanem, i nasz wybór będzie właściwie ciągnął się, jakby konsekwencje tego wyboru będą się ciągnąć za nami już do samego końca serii. W związku z czym no, jest to jakby wybór, który naprawdę no, ma te daleko idące konsekwencje i który faktycznie zmienia coś w tym świecie gry. Drugi rodzaj wyborów to są wybory informacyjne. To są takie wybory właściwie nieobowiązkowe. To są wybory, które służą temu, żebyśmy mogli naszemu graczowi zaserwować jakąś dodatkową porcję informacji o świecie, tudzież informacje na temat kontekstu tego zadania, który będzie wykonywał, może jakieś informacje o postaci. To są takie wybory, które można spokojnie pominąć. Gracz jakby w ogóle nie musi w nie wejść, w ogóle nie musi zdecydować się, żeby jakby wchodzić w tą gałąź drzewka dialogowego. I te wybory zazwyczaj nie mają żadnego wpływu na fabułę. To są tylko wybory, które pomagają graczowi dookreślić, zrozumieć, w jakim świecie się znajduje. I tutaj jest jeden wyjątek. Są takie gry, które jakby nagradzają gracza za to, że on jakby przeszperał całe drzewko dialogowe i na przykład odblokowują mu jakieś dodatkowe opcje dialogowe później. Więc tutaj można powiedzieć, że jest pewne odstępstwo od tego, ale jakby zazwyczaj są to wybory, które jakby są taką poboczną ścieżką. One pozwalają nam na chwilę zboczyć z tej głównej ścieżki tego dialogu, ale jakby zaraz na nią wracamy. I trzeci rodzaj to są wybory ekspozycyjne i to są chyba wybory, które najczęściej spotykamy, ponieważ to są wybory, które umożliwiają nam dookreślenie naszego awatara. To są wybory, które umożliwiają graczowi wyrażenie pewnych swoich emocji. To są wybory, które zazwyczaj nie mają żadnego wpływu na przebieg fabuły, a jedynie jakby pozwalają temu graczowi wyrazić, kim on jest wewnątrz świata gry.
I tutaj dobrym przykładem będzie z kolei Dragon Age 2, gdzie istniały zazwyczaj trzy możliwości wyboru w wyborach dialogowych. Mogliśmy odpowiedzieć w taki sposób łagodniejszy, bardziej sprawiedliwy, mogliśmy odpowiedzieć w sposób sarkastyczny i mogliśmy odpowiedzieć w taki sposób agresywny, troszeczkę bardziej brutalny, często taki umożliwiający wręcz wdanie się w bójkę. I jeżeli się zastanowimy, to w większości przypadków te wybory nie miały żadnego znaczenia. Nieważne, którą z tych trzech opcji byśmy wybrali, ten nasz gracz jakby otrzymywał dokładnie... To nie jest tak, że jeżeli wybraliśmy, nie wiem, sarkastycznie, to potem ktoś nas znielubił i nie dał nam questa. Oczywiście takie sytuacje się mogły zdarzać, ale w większości przypadków to było tak, że no to ktoś tam najwyżej coś nam odpyskował i wracaliśmy na główną ścieżkę. To były wybory, które umożliwiały nam powiedzenie, ok, ja gram hokiem, który jest sarkastyczny, albo ja gram hokiem, który jest bardzo agresywny, ale to nie były wybory, które umożliwiały nam stworzenie jakiegoś takiego dużego rozłamu w fabule. No i teraz przejdźmy do tego, jak konstruować wybory. Jakby chyba wszyscy zgodzimy się, że dobry wybór to jest taki wybór, który sprawia, że nie jest go tak łatwo podjąć. To jest wybór, który sprawia, że musimy przystanąć i stwierdzić, że to jest ciekawe, faktycznie muszę teraz podjąć jakąś decyzję, ale podjęcie tej decyzji nie jest dla mnie oczywiste, że jest tu parę dobrych wyjść, parę dobrych jakby zaproponowanych opcji, z których muszę wybrać jedną. I przede wszystkim, jeżeli chcemy dobrze projektować wybory, to musimy sobie uświadomić, że wybór to jest tak naprawdę wyrażenie roli, to jest wyrażenie woli gracza. Dlatego podjęcie wyboru jest dla gracza, tak naprawdę sama czynność podejmowania wyboru nie jest aż tak istotna, jak fakt, że gracz ma potem poczucie, że ta jego wola została w jakiś sposób zrozumiana przez grę i że ta gra zareaguje na tą wolę. To, że to on, musimy dawać graczowi poczucie, że jego wola jest respektowana. I dlatego najważniejszym elementem każdego wyboru są jego konsekwencje i jest bardzo ważne, żeby one były dla gracza zrozumiałe. Jakby zademonstruję to wam na podstawie przykładu. Poproszę was teraz, żebyście dokonali dwóch wyborów. Pierwszy wybór, poproszę, żebyście wybrali między A i B. Bierzcie jedną z liter. Oraz drugi wybór. Poproszę was, żebyście wybrali między nuklearną zimą, która wybije większość ludzkości, ale zresetuje klimat, co umożliwi przetrwanie gatunku ludzkiego, tudzież między globalnym ociepleniem, które sprawi, że przez kilka następnych pokoleń będziemy jeszcze żyli we względnym dobrobycie, ale to wywoła z kolei nieodwracalne zmiany klimatu i ostatecznie doprowadzi do zagłady ludzkości. No i teraz jakby drugie pytanie, jakby do tych wyborów. Czy któryś z tych wyborów wydał wam się ciekawszy? Czy któryś był dla was trudniejszy do podjęcia? Czy jakby... No, poczuliście, jaka jest różnica między tymi wyborami. No i niestety was nie widzę, to ponownie na pewno zadziałałoby super, gdybyśmy byli teraz na sali i moglibyśmy podnosić ręce i każdy mógłby powiedzieć, co myśli o tym wyborze, ale jakby pozwolę sobie założyć, że ten drugi wybór był dla was nieco ciekawszy, ponieważ ten pierwszy tak naprawdę do pewnego stopnia przypominał losowanie. Nie wiedzieliście, jakby rozumieliście, czym jest A i rozumieliście, czym jest B, ale nie mieliście żadnego pojęcia, co tak naprawdę wybieracie, w jakim celu i dlaczego. I jakby tutaj właśnie pojawiał się ten problem, że nie znaliście konsekwencji swojego wyboru, nie rozumieliście do końca, o co chodzi w tym wyborze. I dlatego tak istotna jest przewidywalność konsekwencji. Gracz musi znać choćby bardzo ogólne konsekwencje swojego wyboru, żeby móc go właściwie podjąć, żeby rozumieć, że okej, w tym momencie robię coś celem osiągnięcia czegoś. I to jest bardzo ważna świadomość, bo bez tego ten wybór to jest po prostu wybór między A i B. To jest losowanie do pewnego stopnia.
dopiero znając konsekwencje, gracz jest w stanie dokonać analizy i powiedzieć, ok, to przemawia za tym wyborem, to przemawia za tym wyborem, oba wybory mają takie i takie wady, które wady jestem w stanie zaakceptować, aby osiągnąć pewne cele. I dopiero ta analiza jest tak naprawdę ciekawa. Ta analiza sprawia, że ten wybór jest nam trudno podjąć i to ona sprawia, że jakby mamy, że dobrze się bawimy podejmując ten wybór. Dlatego, tak jak mówię, bardzo ważne jest to, żeby gracz rozumiał te konsekwencje. I oczywiście konsekwencje mogą, znaczy jakby nie musimy graczowi serwować wszystkiego na talerzu. Gracz absolutnie, możemy mu dawać niepełne informacje, możemy mu dawać tylko część informacji i tak naprawdę najważniejsze efekty zostawiać tylko dla siebie, ale dosyć ważne jest, żebyśmy nie dawali mu błędnych informacji. A ponieważ jeżeli damy mu błędne informacje, to gracz się po prostu poczuje oszukany. To jest dosyć istotne, żebyśmy jednak serwowali graczowi konsekwencje, które w jakiś sposób stanowią logiczne przedłużenie tego, co przed chwilą, tego wyboru, który przed chwilą podjął. I tutaj jest jeden wyjątek. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasz gracz, ten jego awatar ma towarzysza. I ten towarzysz to jest po prostu taki do serca przyłóż. Oni są nierozłączni i wiemy, że ten towarzysz to po prostu poświęciłby za nas swoje życie. I tak bardzo lubimy, jako gracze tak strasznie lubimy tego towarzysza i po prostu chcemy wszystko razem z nim zawsze robić. Ale teraz patrząc z perspektywy nas jako twórców tej gry, zaplanowaliśmy sobie, że ten towarzysz to tak naprawdę jest szpieg i on chce, żeby ten nasz bohater mu zaufał. I tutaj można powiedzieć, że poprzez dawanie graczowi ciągle tego wrażenia, że to jest nasz najlepszy przyjaciel, to dają mu błędne informacje. Ale tutaj można na przykład zaserwować bardzo ciekawy plot twist. To jest nagrodzić gracza za to, że on gra. To znaczy możemy na przykład w pewnym momencie zaoferować graczowi możliwość zejścia z tej głównej ścieżki fabularnej, czy też głównej ścieżki w grze i pozwolić mu na przykład zakraść się do komnaty tego naszego towarzysza, gdzie następnie przeczytamy jego korespondencję i tam dowiemy się o jego prawdziwych zamiarach. No i tak jak mówię, to jest pewien wyjątek, w którym te błędne informacje mogą zadziałać pozytywnie, ponieważ gracz poczuje, że jego wkład w grę, czyli to jego jakby zaangażowanie w to samą ideę grania, zadziała w ten sposób, że po prostu został dodatkowo nagrodzony jakby możliwością przewidzenia konsekwencji swojego wyboru. Ale podsumowując ten slajd, zawsze lepiej jest dać graczowi odrobinę za dużo informacji, niż dać mu tych informacji za mało i kazać mu wybierać na ślepo. Teraz porozmawiamy sobie o podziale dobro-zło i zaczniemy od widocznego na ekranie tweeta. To jest tweet jednego z twórców Mass Effecta, który no, jakby mówi z wielkim smutkiem, że niestety 92% wszystkich graczy wybierało opcję Paragon, czyli tą lepszą, tą taką trochę bardziej nastawioną na dyplomację, nastawioną na rozwiązywanie problemów pokojowo. Jakby cały zespół pracujący nad Mass Effectem napracowali się również bardzo nad wybieraniem, kontentem dla tej drugiej opcji, dla opcji Renegade, która cechowała się tym, że często była bardziej brutalna, że to raczej było często w nieprzyjemny sposób się podchodziło do tych postaci i jakby ona nie była zła, ale była dużo bardziej bezpośrednia i tak jak mówię, często zakładała jakiś stopień przemocy wobec tych postaci, z którymi rozmawialiśmy. I teraz pytanie, dlaczego ten podział dobro-zło nie działa w przypadku wyborów? No, gracze naturalnie skłaniają się w stronę moralnie lepszych wyborów i robią to z dwóch powodów. Pierwszy, jesteśmy ludźmi, a jakby nasz gatunek ma zakodowane w sobie, że powinniśmy być raczej dobrzy, że powinniśmy sobie pomagać i to jest już od najwcześniejszych lat, nawet miesięcy naszego życia, bardzo małe dzieci, i to mówię, dzieci, które ledwo chodzą, które nie potrafią mówić i dzieci naprawdę maleńkie już są w stanie przeprowadzać w mózgu bardzo skomplikowane operacje, bardzo skomplikowane analizy,
nastawione na to, żeby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Więc to jest po prostu zakodowane w naszym DNA. Jesteśmy stworzeniami socjalnymi i jesteśmy stworzeniami nastawionymi na pewnego rodzaju altruizm, być może nie całkowity, ale jednak zwłaszcza w grach, gdzie nic nas to nie kosztuje, no to chcemy pomagać tym postaciom. Druga sprawa jest taka, że po prostu kochamy bohaterów. Bohaterowie to są postacie, które z reguły właśnie są altruistyczne, które są dobre, które są często gotowe poświęcić własne dobro po to, żeby pomóc komuś innemu. I nawet jeżeli mówimy o antybohaterach, to ci antybohaterowie muszą mieć w sobie jakąś iskierkę dobra, jakąś iskierkę sprawiedliwości. Często to jest tak, że na przykład antybohaterowi daje się do opieki dziecko albo psa i on mimo całej swojej tej szorstkości to jednak w jakiś sposób nawiązuje tą nić porozumienia. Czasami to jest tak, że antybohater jest bardzo jakby poniewierany przez społeczeństwo i jakby jego zachowanie, jak nieprzyjemne by nie było, jest w jakiś sposób wymierzeniem sprawiedliwości. W związku z czym no, zawsze szukamy tej iskierki dobra, a kiedy już sami musimy podejmować decyzje i sami gramy, no to często to się sprowadza do tego, że po prostu chcemy być tymi bohaterami, chcemy być tymi dobrymi ludźmi, zwłaszcza, że tak jak mówię, nic nas to nie kosztuje, no bo w grę chcemy grać jak najdłużej, więc to, że zrobimy dłuższy quest, to często jest właściwie zaleta, a nie wada. To jest coś, co chcemy zrobić, bo hej, dobrze się bawimy. I tutaj warto się zastanowić, bo jeżeli nie mamy pomysłu, żeby zaproponować tej takiej szarej moralnie opcji, to być może to nie jest na przykład dobry moment na danie graczowi wyboru. I to jest coś, co zawsze warto przemyśleć, że nie ma nic złego w tym, że w danym momencie nie będzie wyboru. Czasami po prostu musimy tych graczy pchnąć w pewną konkretną stronę i jeżeli mamy sobie zrobić problem, jeżeli mamy na przykład właśnie stworzyć wybór, gdzie wiemy, że 90% graczy przejdzie jedną ścieżkę, a my i tak musimy zrobić jeszcze content do tej drugiej ścieżki, to być może po prostu produkcyjnie nie ma to sensu. Kolejna sprawa to jest taka, że questy, czy wybory, czy generalnie właściwie wszystko, co robimy w grze, czego podejmujemy się w grze, robimy po to, aby otrzymać jakąś nagrodę. Ta nagroda to może być nawet dotarcie do końca, ale no jakby w przypadku wyborów fabularnych to często to jest po prostu jakiś efekt. Czasami to jest troszeczkę bardziej gameplayowe, czasami to jest na przykład przedmiot, ale jakby jeżeli mamy wybory, no to zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby te nagrody były różnorodne. Ponieważ jeżeli mamy, to tutaj zaproponuję to przemyślenie tego na podstawie trochę bardziej gameplayowej, czyli na przykład mamy trzy przedmioty. Jeden przedmiot sprawia, że jesteśmy szybsi, drugi przedmiot sprawia, że jesteśmy silniejsi, a trzeci przedmiot sprawia, że mamy większą obronę. No i każdy z tych przedmiotów robi coś zupełnie innego i wybranie po prostu jednego nie jest aż tak oczywiste. I tak samo powinniśmy poniekąd myśleć o nagrodach w wyborach fabularnych, zwłaszcza, że tutaj te nagrody mogą się w pewien sposób przeplatać, właśnie takie bardziej gameplayowe z bardziej popularnymi. I ważne jest, żeby żadna opcja nie była dużo lepsza niż pozostałe. Musi nastąpić pewna równowarta wymiana. Odpuszczając jedną opcję, najgorszym sytuacją jest, kiedy wybór jest oczywisty. Kiedy po prostu jedna nagroda jest lepsza niż wszystkie pozostałe, to tak naprawdę po co właściwie mamy ten wybór, skoro wszyscy wiedzą, co wybiorą? I z kolei, jeżeli mamy taką sytuację, że jedna z tych nagród jest dużo lepsza niż pozostałe, no to być może jesteśmy w stanie trochę utrudnić ten wybór, na przykład przez fabularne konsekwencje, tudzież właśnie zmieniając trochę całą tą sytuację. Tutaj na przykład mam podane trzy przykłady, jak można taki wybór utrudnić. To jest na przykład, czy wolę mieć gorszą nagrodę teraz, czy poczekać i otrzymać lepszą w przyszłości. Czy wykonam trudniejsze zadanie, na przykład pokonam większego bossa, czy nie wiem, zejdę do cięższego dungeonu w celu otrzymania lepszej nagrody. A może, czy w ogóle zdecyduję się sięgnąć po tą nagrodę, jeżeli wiem, że spotkają mnie za to nieprzyjemności, czyli na przykład tutaj mógłby to być quest znowu Dragon Age. No, niestety to jest gra, którą stosunkowo łatwo się sięga, bo tam było dużo tych wyborów, ale to na przykład mogą być prochy Andrasty, gdzie mieliśmy szansę
no, zbezcześcić bardzo ważny dla tego świata przedmiot i mogliśmy otrzymać naprawdę fajną nagrodę, ale z drugiej strony no, musieliśmy się liczyć z tą konsekwencją, że no, będziemy, no, że ludzie po prostu no, nie przyjmą nas tak dobrze, jak przyjęli nas kiedyś, bo zniszczyliśmy coś, co było dla nich jedną z takich najważniejszych wartości, no, świętą relikwię. I teraz tak. Możemy... Zadam pytanie, czy powinniśmy robić wybory o dużym znaczeniu, czy też wybory o małym znaczeniu fabularnym. I tutaj na to konkretne pytanie patrzymy z takiej bardzo produkcyjnej perspektywy. To nie jest do końca perspektywa gracza, to jest raczej nasza jako producentów, ponieważ w tym pytaniu dużo zależy od tego, jaką grę robimy. To znaczy, jeżeli chcemy stworzyć grę, gdzie to podejmowanie wyborów jest bardzo istotne, no to oczywiście jakby podejmiemy inną decyzję niż w momencie, kiedy założyliśmy sobie, że okej, no to dajmy 3 wybory na grę i wystarczy. Ale jakby jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami wyborów? No, mamy wybory o dużym znaczeniu fabularnym, czyli to mogą być właśnie wybory, gdzie gracz bardzo mocno zmienia tą swoją ścieżkę, bardzo mocno wpływa na tą fabułę. I to są fajne wybory, bo to są wybory, które dają nam duże poczucie sprawczości. To jest taki wybór, gdzie naprawdę czujemy, że nasz ten wybór został uszanowany i że ta nasza wola jest respektowana. Ale problematyczne są o tyle, że zwiększają one niestety koszty produkcji. A ponieważ zwiększają one koszty produkcji, no to po prostu mamy ograniczoną możliwość dawania graczowi takich wyborów. Nie może ich być zbyt dużo. No i konkretnym problemem jest to, że gracze często nie kończą gier, a żeby przychodzili je drugi raz, to już w ogóle wow. W związku z czym jakby być może stworzymy bardzo dużo kontentu, który zostanie po prostu przez większość graczy, albo przynajmniej przez połowę graczy w ogóle nie zauważony. W związku z czym wybory o dużym znaczeniu fabularnym są po prostu kosztowne i to są wybory, które powinniśmy stosować wtedy, kiedy jesteśmy zdecydowani, że okej, faktycznie mamy i miejsce, i jakby i nasza fabuła jest odpowiednia do tego i mamy środki na to, żeby faktycznie dać takie konkretne wybory, które konkretnie będą zmieniać naszą grę. Drugą opcją są wybory o małym znaczeniu, które dają nam troszkę mniejsze poczucie sprawczości, ale przez to, że mają niższe koszty, to może ich być po prostu więcej. Ten gracz częściej może dostawać ten feedback, że hej, gra zauważyła to, co zrobiłeś i teraz cię za to nagrodzi w jakiś sposób. No i zwiększona ilość małych konsekwencji no będzie też jakby pozytywnie wpływać na ich widoczność. I takim na przykład, jak taki mały wybór o małym znaczeniu może wyglądać? I tu przykładem niech będzie, że powiedzmy uratowaliśmy jakiegoś kupca na szlaku, no i jakby ten quest wydaje się zakończony, ale powiedzmy w kolejnym mieście ktoś mówi, że hej, ten kupiec, którego uratowałeś, to był mój brat i ja się strasznie cieszę, że cię widzę. I ta linijka na przykład odegra się tylko jeżeli faktycznie uratowaliśmy tego kupca, a jeżeli go nie uratowaliśmy, to na przykład nie odegra się nic, ale cała reszta dialogu będzie dokładnie taka sama. I jakby no, to jest koszt dopisania, nagrania jednej dodatkowej linijki, więc no, nie jest to szczególnie drogie, ale już w jakiś sposób daje graczowi znać, że hej, okej, gra zarejestrowała twoje posunięcia i teraz jakby to, co zrobiłeś, do ciebie w jakiś sposób wraca. Kolejnym pytaniem jest, ile takich wyborów właściwie powinniśmy dawać temu graczowi? Jakby zazwyczaj zakłada się, że no, ja to bym chciał mieć super dużo wyborów, żeby móc kreować moją postać w taki sposób, jak sobie zażyczę. I to faktycznie sprawdza się właśnie przy tych wyborach ekspozycyjnych, które służą dokładnie temu, by kreować swoją postać w taki sposób, jak sobie zażyczymy. A mówi się, że człowiek jest w stanie komfortowo postrzegać około 7 elementów. 7 wyborów to jest dosyć dużo. Ja bym powiedziała, że nawet jeżeli chcemy oferować graczowi bardzo dużo wyborów, to już 5 to jest taka maksymalna moim zdaniem liczba, żeby to się komfortowo odbierało. Ale
jeżeli dajemy wybory, które są trudne, gdzie naprawdę mamy jakąś ciężką decyzję do podjęcia, dużo zmiennych do przeanalizowania, to im mniej tych wyborów, tym lepiej. A teraz pokażę Wam dlaczego. Tu mamy matrycę wyborów i ich rezultatów i to jest matryca na dwa wybory i dwa rezultaty. No jakby stosunkowo łatwo mniej więcej odczytać, co spowoduje, który rezultat, który rezultat jest następcą którego wyboru. No i fajnie, tu jest wszystko jasne. A tutaj już mamy matrycę dla pięciu wyborów, każdy ma po cztery możliwe rezultaty. Jak widzicie, wraz z ilością wyborów rośnie nam liczba możliwych konsekwencji do przeanalizowania. I dlatego to jest kłopotliwe, że w naszych mózgach istnieje taka sytuacja jak paraliż analityczny. To jest właśnie stan, w którym nasz mózg jest w stanie prowadzić analizy, jest w stanie jakby rozumieć, co jest nam zaoferowane, ale nie jest w stanie dokonać wyboru. Jakby przestaje, jakby ta funkcja oceny staje się coraz trudniejsza. Ten mózg jakby zapętla się w ciągłej analizie i po prostu zaczyna się męczyć. I no, jest to dosyć nieprzyjemne, bo może po prostu sprawić to, że gracz stwierdzi, że średnio mi się podoba ta gra, może wrócę do tego później. A pamiętajmy też, że o ile ja mam tu wszystko fajnie rozpisane, to gracz to musi zrobić w głowie. I to nie będzie tak, że gracz może sobie teraz odejść od komputera i wstukać sobie wszystko w Excela i zobaczyć to, co jest tutaj, bo to po prostu sprawiłoby, że ta fabuła przestałaby płynąć, a naszym zadaniem jako narrative designerów jest jednak utrzymanie tej, jakby utrzymanie gracza w tej fabule, żeby on ani na chwilę nie przerwał tej immersji. Dlatego jakby ważne jest, żebyśmy unikali tego wpędzania graczy w ten paraliż analityczny. I jeżeli mamy na przykład, jeżeli musimy już zaoferować graczowi taką dużą pulę tych wyborów, no to najlepiej jest to rozbijać na serię mniejszych wyborów, a najlepiej już w ogóle na sekwencję, czyli na przykład mamy pewną sekwencję gry, która będzie nam w dobry sposób obrazować to, co będzie nam w jakiś sposób mówić o tych konsekwencjach tego wyboru, który właśnie podejmujemy, czyli na przykład w tej sekwencji gry ten quest będzie nam do jakiegoś stopnia uświadamiał, jakie konsekwencje będzie mieć każdy z jakby sposobów rządzenia królestwem. Potem na końcu tej sekwencji podejmujemy ten wybór, po czym przechodzimy do kolejnej sekwencji, gdzie na przykład otrzymujemy porównanie dwóch króli, których potencjalnie możemy osadzić na tronie. Jakby ta sekwencja mówi nam, jakie każdy z tych wyborów będzie pociągał ze sobą konsekwencje. No i na końcu tej sekwencji podejmujemy wybór i przechodzimy do następnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby podsumowując, niech wybory same w sobie będą trudne, ale jakby ich porównanie, jakby ich analiza niech będzie łatwa. Kolejną sprawą jest spójność wyborów. Ważną rzeczą, którą musimy pamiętać, jest fakt, że gry to jest pewna skończona baza stanów. To nie jest tak, że możemy graczowi pozwolić dokonać dowolnego wyboru, wszystko, co tylko gracz sobie zamarzy. No tak nie jest. Gracz może zrobić tylko to, na co my mu pozwolimy, a my możemy mu pozwolić na pewną ograniczoną ilość tych opcji, ponieważ no, jesteśmy ograniczeni choćby nawet budżetem. Przez to nie da się po prostu uwzględnić wszystkich możliwych wyborów. I teraz rodzi się przez to pytanie, to jakie te wybory powinniśmy dawać? No i tutaj musimy sobie uświadomić, że tożsamość awatara budowana jest na podstawie dostępnych dla niego akcji. To znaczy, jeżeli nie możemy wybrać klasy mag, a nasza postać nie może rzucać czarów, no to gracz nie będzie myślał o swoim awatarze jako o magu. To jest bardzo proste, po prostu ograniczając pewne możliwości, ograniczamy pewne ścieżki, którymi nasz gracz mógłby myślowo podążyć. I będąc konsekwentnymi w takich, jeżeli będziemy te wybory budować w sposób konsekwentny, to nauczymy gracza, w jaki sposób on powinien myśleć. Czyli na przykład, jeżeli
za każdym razem dajemy możliwość zabijania NPC-ta, z którym akurat prowadzimy rozmowę, no to gracz może się nauczyć myśleć o swojej postaci jako o takim zabijace. Jeżeli zawsze będziemy dawać opcje pokojowe, no to nasz gracz nauczy się myśleć o swojej postaci jako osobie, która zawsze szuka jakby najbardziej takiego pokojowego rozwiązania. I ważne jest, żeby tą spójność utrzymywać przez całą grę, ponieważ jej złamanie może z kolei prowadzić do wybicia z imersji. I na przykład podążając za tym tokiem myślenia, który podałam wcześniej, jeżeli możemy zabić każdego NPC-ta, no to w momencie, kiedy gra raz tylko nawet nie pozwoli nam zabić tego jakiegoś NPC-ta, który napotkaliśmy, gracz pomyśli sobie, że okej, nie ma tej opcji, z której zawsze korzystałem, nie mogę grać swoją postacią w taki sposób, jaki sobie już wymyśliłem. Dlaczego? No na przykład dlatego, że twórcy gry nie chcieli, żebym zabijał tą konkretną postać. Okej, zaraz, to jest tylko gra. Faktycznie no nie mogę mieć wszystkich możliwych wyborów i albo będzie zły, że akurat w tym momencie nie ma tej możliwości zabicia, albo nie będzie zły i stwierdzi, że okej, to jest normalne, ale tak czy inaczej on już jest wybity z immersji. On jakby ma świadomość tego, że to jest gra. A imersja polega na tym, że jakby zanurzamy się w tej grze i postrzegamy siebie w pewien sposób jako część tego świata przedstawionego. Dlatego trzeba pamiętać, że proponując jakąś pulę wyborów, trzeba zadbać, żeby ta pula była spójna na przestrzeni całej gry, bo tylko w ten sposób szkolimy naszego gracza, żeby on myślał w pewnych kategoriach. I tak, tu powoli kończy się mój wykład. Jeszcze miałam pewne ćwiczenie, które moglibyśmy razem wykonać, ale też pamiętam, że po ostatnim wykładzie było cała masa pytań, w związku z czym jakby jeżeli macie teraz dużo tych pytań, to możemy przejść od razu do tego, nie musimy wykonywać tego ćwiczenia, ja mogę je na przykład wyświetlić na ekranie i kto będzie sobie chciał, to je przeczyta, a ja w tym czasie będę odpowiadała na pytania. To jakby zależy od tego, co w tym momencie wolicie zrobić. Czy macie dużo tych pytań, czy chcecie, żebym na coś odpowiedziała. Tak jak mówię, mogę też odpowiedzieć na pewne pytania, które nie zostały odpowiedziane podczas ostatniego wykładu, więc jakby decydujcie. Wiesz co, Basia, skoro przygotowałaś coś takiego, to myślę, że warto rzeczywiście, żebyś może pokazała, chociaż na razie na czacie ktoś tam deklaruje, że ćwiczenie chce robić. Dwa głosy na ćwiczenie. Ćwiczenie. Dobra. Jest na razie. Dobra, bo po prostu teoretycznie już dobiegamy do końca mojego czasu, ale dla mnie to nie jest problem, żeby przedłużyć. To jest kwestia. Z tego co widzę na razie bezpośrednio, bo ja te pytania, które były do Staszka, jakby zamknęłam, więc bezpośrednio wkładu są dwa pytania. Możemy zacząć od ćwiczenia, a później przejdziemy do tych dwóch pytań. Jeżeli będziesz miała chęć i czas będziemy mieli, to możemy wrócić, tam było dużo rzeczywiście takich pytań o budowanie portfolio i tak dalej, więc jeżeli możesz... Jasne, nie mam problemu. Jakby, to jest bardzo podstawowy quest, to nie ma żadnej rozbudowanej fabuły, ale jakby już na tej podstawie możemy spróbować napotkać pewne problemy. Więc tak, przeczytam wam ten quest, napotykasz kupca, który oferuje ci sporą sumę za wykonanie dla niego pewnego zadania. Masz wybór, wykonać zadanie i odebrać swoją nagrodę, pobić kupca i przywłaszczyć sobie obiecaną nagrodę. I teraz widzę, że tam już niektórzy mówią, co chcą zrobić, ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy spróbowali na podstawie tego wykładu, który niedawno usłyszeliśmy, spróbowali wskazać, jaki jest problem, gdzie tu mamy problemy w tym wyborze, czemu ten wybór nie jest dobry. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja właśnie teraz obserwuję czat, więc zapraszam do spróbowania. Mhm. Problem dobro-zło, super. Zadanie jest dużo ciekawszą opcją, tak. I dostajemy taką samą nagrodę. Super, w sensie, przepraszam, jakby teraz leci to strasznie szybko i ciężko mi jest przeczytać wasze wszystkie odpowiedzi, ale jakby udzieliliście już dokładnie tych trzech, które powiedziałabym, że są najważniejsze. To jest właśnie problem. Jeden wybór jest wyraźnie lepszy pod względem moralnym, znowu mamy dobro-zło, no bo jeden z tych wyborów zakłada, że pobijemy po prostu niewinnego człowieka. No nie jest to zbyt fajne. Większość osób zapewne by tego nie zrobiło. Druga sprawa jest taka, że podjęcie jednego z tych wyborów może prowadzić do negatywnych konsekwencji, tu w tym wypadku straty. Czyli gracz straci możliwość wykonania zadania i to potencjalnie może też
wpłynąć na wszystkie benefity, które on by otrzymał. Być może na przykład spuszczenie łomotu jakiemuś monsterowi, które napotkalibyśmy w tym zadaniu, dałoby nam dodatkowe doświadczenie, może jakieś dodatkowe złoto, może jakiś dodatkowy lód. No coś prawdopodobnie stracimy, jeżeli tego nie zrobimy. No i nagroda jest taka sama w przypadku obu tych opcji, więc tak naprawdę dlaczego mielibyśmy podejmować to ryzyko? Dlaczego mielibyśmy próbować coś stracić? Dlaczego mielibyśmy się zgodzić na to, żeby coś stracić w sytuacji, gdzie no, nagroda i tak czeka nas dokładnie taka sama? W związku z czym, jak możemy to naprawić, żeby tutaj pojawił się nam dylemat, którego brakuje? I już widzę, że ktoś tu... Aha, już widzę, że idzie... Znaczy, oczywiście da się naprawić na mnóstwo sposobów. Ja jeden sposób zaproponuję, ale widzę, że tu już niektórzy idą dokładnie w tym kierunku, którym ja zaproponuję, żebyśmy poszli. Aha. Super, po prostu bardzo się cieszę, że podążamy tym samym tokiem myślenia, ponieważ gdybyśmy tego nie robili, to mogłoby być troszeczkę tak awkward. Ale nie jest. Mamy bardzo podobne toki myślenia. Otóż zaproponowane przeze mnie rozwiązanie to jest zniwelujmy stratę poprzez przeniesienie momentu podjęcia decyzji. Zamiast dawać graczowi wybór na początku questa, dajmy go na końcu, kiedy on już ma pewność, że nie straci niczego bardzo znaczącego. Pozbądźmy się czarno-białej moralności. Niech w trakcie questa wychodzi na jaw, że kupiec nas oszukał i nie ma pieniędzy, żeby nam zapłacić. I pobicie kupca teraz rozpatrujemy jako karę, czyli mamy pewne moralne przyzwolenie na to, żeby zastosować no, przemoc, która wciąż nie jest fajna, ale jednak jest to przemoc czymś motywowana. Ten gracz czuje się troszeczkę rozgrzeszony z tego, co właśnie ma zamiar zrobić. No i trzecia, czyli zróżnicujmy nagrodę. Jeżeli kupiec nie ma dość pieniędzy, to niech on nam zaoferuje, że kiedyś w przyszłości zapłaci nam z nawiązką. I teraz możemy zdecydować, czy bijemy go i zabieramy te pieniądze tu i teraz, wiedząc, że ta suma jest mniejsza niż to, co byśmy potencjalnie otrzymali kiedyś w przyszłości. Czy zgadzamy się właśnie poczekać, licząc, że faktycznie dostaniemy tą większą nagrodę, ale z drugiej strony już nas raz ten kupiec obiecał, w związku z, przepraszam, oszukał. W związku z czym jakby nie mamy żadnej pewności, że on nam kiedyś w przyszłości w ogóle coś odda. W związku z czym no jakby tutaj widzimy, że to są bardzo proste zmiany, to czasami jest przeniesienie momentu decyzji, to jest bardzo jakby proste schematy, proste danie jakiejś tam zmiany fabularnej, która sprawia, że jakby niwelujemy te problemy, których ten wybór dostarczał graczowi. To te problemy nie były na warstwie fabularnej, te problemy były na takiej dużo bardziej game designerskiej, narrative designerskiej warstwie. Jeżeli dobrze zrozumiemy to jak ta warstwa designerska wpływa na tego gracza, to możemy także uciekawić jakby tą warstwę, gdzie fabuła i gameplay się mieszają. Mm-hmm. No i to właściwie dotarliśmy do samego końca mojej prezentacji. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę.